Paweł Pawlak, po zremisowanej walce o pas, jak na gorąco możesz ten werdykt skomentować? No niestety remis, choć ja uważam, że pierwsze trzy rundy były moje, bo mówię, pierwsza runda, myślę, że mocna dominacja na 10-8, bo go balałem, cały czas miałem w dole, uderzałem, nic nie robił. Druga chyba też miałem dwa obalenia, kontrolowałem go. Trzecia też, od drugiej połowy rundy walczyłem już o życie, ale myślę, że to jest spowodowane tą chorobą, bo się trochę rozchorowałem przez dzieciaka. Jak wiadomo, w żłobku no, trochę te choroby idą szybko, tym bardziej no, w okresie zimowym myślę, że to mogło mieć wpływ, bo ja zawsze mam zawsze kondycję dobrą, tak? A po drugiej rundy, w połowy to już ogólnie walczyłem o życie i czwarta, piąta runda to już nawet nie widziałem na oczy, szczerze mówiąc, ale nie przez ciosy Adriana, choć myślę, że w tej czwartej już coś tam dostawałem mocniej, tylko właśnie przez ten brak tlenu, tak? Bo mówię, tak jak zawsze mam dobry tlen, to teraz mi tak zniszczyło, mówię, też byłem na jakichś tam lekach, powiedziałem jak wtorek i nawet ten zbijanie trochę gorzej poszło, ale ogólnie w miarę sprawnie. Choć powinienem tą wagę trochę szybciej zrobić, ale myślę, że przez leki też trochę tam się to zrypało, nie? I mówię, no szkoda bardzo, bo byłem pewny, że wygram tą walkę i będzie z głowy, że tak powiem, już będzie pas. A znowu mówię, oszukałem dzieciaka i pasa nie przywiozę do domu, nie? No powiedz mi to właśnie, jak myślisz, to ta nowa kategoria wagowa, czy ta choroba mogła mieć wpływ na to, że ty tak kondycyjnie już w trzeciej rundzie już tak wyglądałeś, no słabo? Od połowy drugiej myślę, że już mnie przytkało mocno, ale mówię, kontrolowałem tą trzecią rundę. Adrian też stawał dobrze później, no bo mówię, brak siły, takiego pomysłu też trochę, nie? I później no ładnie wstawał, tak jak mówiłem, jest to bardzo charakterny gościu i żeby z nim wygrać, to trzeba albo go ubić, albo poddać, żeby w ogóle się odciął i wiedziałem, że właśnie będzie mocno szedł do przodu, nie? Już później czwarta, piąta to puszczałem tylko pojedyncze ciosy, żeby to przetrwać, bo mówię, liczyłem na te trzy pierwsze rundy, że były moje. I czwarta, piąta, żeby tylko jakoś tam przeżyć i dotrzeć, że tak powiem, do rundy, bo było grubo, nie? Naprawdę już nie miałem totalnie siły i tylko tak modliłem się, kiedy te minuty będą lecieć, że 4 minuty do końca, 3 minuty do końca, 2 minuty, 30 sekund i było zajebiście, nie? No ale no, przeciągało się mocno, nie? Szkoda, choć mówię, myślę, że walka spoko była. Kibicom myślę, że się podobało i to też chyba jest najważniejsze, no, tylko mówię, szkoda, że 5-4-1 jestem. Te ostatnie rundy, w których już walczyłeś głównie z kondycją, też czułeś, bo wchodziły te ciosy Adriana na twoją głowę, byłeś po jakimś ciosie podłączony, czy cały czas jednak miałeś świadomość? Miałem tą świadomość, mówię, nie czułem jakoś tych bardzo ciosów, tylko brak tlenu. To przede wszystkim brak mega tlenu, nie, bo mówię, pompowałem się, mówię, dobrze, że chodziłem, sam puszczałem pojedyncze ciosy, które myślę, że też wchodziły. On rzucał tą serią, tam może jakiś cios na trzy ciosy wszedł, może jeden, ale cały czas chodziłem, krążyłem i nie dostawałem tych wszystkich ciosów, w ogóle były jakieś otarcia. Nie wiem, czy mam dużo na twarzy, tutaj chyba coś mam. Nawet nie patrzyłem jeszcze, szczerze mówiąc, bo od razu do was przyszedłem wyjaśnić temat, że tak powiem. No i co, pewnie myślę, że będzie rewanż, tak, bo jak walka się podobała, możemy nawet na terenie Adriana to zrobić, no mówię, wielki szacunek też dla niego, bo myślę, że go też trochę zlekceważyłem, no mówię, miał dużo szczęścia też myślę i no mówię, szkoda tego wszystkiego, tak, do mówię, jak zawsze coś, nie? Obaj pokazaliście naprawdę tonę charakteru w klatce i tego wam odbyli nie można spodziewać. No też tak, myślę, naprawdę Adrian mega mnie zaskoczył, bo mówię, byłem pewny, że po pierwszej rundzie już będzie koniec, nie? A w drugiej jeszcze go cisłem, on wstawał, tak jak mówiłem w wywiadach, że mówię, on się nie podda i taka była prawda, nie? Dziękujemy bardzo. I czekamy na ten rewanż ewentualny. No, również dziękuję, no, mówię, trzeba pogadać z Tomkiem i ten pas musi do kogoś pójść, nie? A myślę, że Tomek, jak nie wiem, czy ogląda walkę, czy nie, myślę, że walka się podobała i tak jak chciał, to się sprzedało, nie? Dzięki. Mówię, dziękuję wszystkim kibicom, narożnikowi, wszystkim sponsorom, mówię, przepraszam, że zawiodłem i tylko mówię, iść dalej i myślę, że bez większych kontuzji jest i no i co, no i pewnie widzimy się z Adrianem jeszcze za 2-3 miesiące, nie? Dziękuję bardzo.